Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Film, który zaraz zobaczycie, jest nagraniem sprzed jakiegoś czasu. To jest film, który jest częścią prywatnych konsultacji. Wycięłam z niego to, co bardziej prywatne. I puszczam to, co warto puścić w większej ilości osób. Głupia sprawa, dlatego tak wyglądam. I zgubiłam gdzieś mi płyn do zmywania tych zabawek z twarzy. No, dlaczego to tak robię, że sobie tego nie zmyłam od razu? A dlatego, że będzie to nawiązanie do wariatki zwariowanej, która jest wyrazem spuszczania wpierdolu mentalnego. Zazwyczaj jest beka, ha, 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 ha. Wpierdol mentalny jest śmieszny, robi go wariatka zwariowana. Można sobie nabrać trochę dystansu do tego, prawda? I tak dalej. I jakoś tak łyknąć ten wpierdol. Ale to też oznacza, niestety, w pewnym sensie, nie potraktowanie tego wpierdolu poważnie. Więc dezintegracja systemów iluzji teraz będzie miała odwrotny wektor niż w wariatce. Taka kwestia. Jesteś chory. Chora. Chora, bo kobiety głównie tak robią. Ciężko chora. I bagatelizujesz sprawę. A może i nie bagatelizujesz tak naprawdę, tylko tworzysz wokół siebie wrażenie zbagatelizowania. Nie mówisz o tym swoim dzieciom. Mówisz, nic mi nie będzie. Nie będę się nad sobą rozczulać, nie będę się rozklejać. Nie chcę, żeby ktoś się nad mną użalał. Dam radę, nie mam wyboru. I prawdopodobnie myślisz sobie, że to jest takie fajne. To jest takie, no, dzielne. I jesteś gość, jak tak robisz. Że to jest tak widziane. Ale w gruncie rzeczy w środku samej siebie wiesz, że wcale nie jest. Tylko jest odwrotnie. Wiesz o tym, no bo nie da się przecież nie zauważyć, że twoje otoczenie zaczyna zwracać na ciebie uwagę. Dużo ci mówić na ten temat, martwić się o ciebie, poświęcić ci zainteresowanie, tłumaczyć ci, że się martwi, że tak nie możesz. I czujesz jakąś taką przyjemność. Robiąc z siebie matkę Polkę, Stabat Mater Dolorosa, dostajesz to, co próbujesz dawać innym na co dzień. A więc uwaga, opieka, troska. I co ci muszę powiedzieć? Robisz sobie attention whore. I widzisz, nie jestem jakąś szczególną zwolenniczką zapaloną. Nie dam sobie ręki uciąć za totalną biologię, bo nie. Z drugiej strony jednak jestem czarownicą, która wie, że nie wszystko toczy się na skalach 0-1 udowodnionych w laboratoriach. I zauważyłam po sobie, że naprawdę chorujemy, gdy nam emocjonalnie czegoś brakuje, i zdrowiejemy, gdy zaczyna w nas zachodzić pełnia. Moja niedoczynność wyciętej mojej
ponad połowie chyba tarczycy, nie, w połowie tarczycy, się cudownie cofnęła, gdy sobie poskładałam łeb. I tak, jest dużo prawdy w tym, że chorujemy po to, by zapełnić jakąś emocjonalną dziurę. By dostać to, czego bez choroby, bez kryzysu nie dostaniemy. Generalnie tak działamy, świat tak działa, ludzie tak działają, nie wiem, że mamy kłopoty, gdy potrzebujemy przejść kryzys, który jest warunkiem bezapelacyjnie do rozwoju, do zmiany. Kryzys to przełom, a nie znalezienie się w dupie. I choroba jest znakomitym kryzysem. Pozwala na reorganizację, pozwala zmienić stan zastany, ponieważ nie jesteś w stanie funkcjonować w stary sposób. Więc jeśli twój styl postępowania nie dał ci tego, czego chcesz w zamian od świata, od ludzi, od swojego otoczenia, od swoich bliskich, to wymusisz to na nich chorobą. Tak to działa. Choroby nie biorą się znikąd. I o ile mogę jeszcze ponegocjować sobie w sprawie tego, czy choroby bakteryjne i wirusowe nie biorą się znikąd, to znaczy z zewnątrz, o tyle choroby, które są dysfunkcją li tylko i wyłącznie naszego ciała, mają podłoże nie tyle magiczne, co somatyczne. A więc, tak jak nasze myślenie głupie degraduje nam mózg, budując niewłaściwe ścieżki neuronalne i ścieżki neuroprzekaźników, tak, te same somatyzacje oddziałują na inne organy. Na serce, na płuca, na kręgosłup, na mięśnie. Jeśli jesteś cały czas nerwowym człowiekiem, to w końcu rozchorujesz się na serce. Albo na jakiś problem z układem trawiennym, tak? Na płuca. Dyszysz ciągle. To jest efekt twojego głupiego, niewłaściwego postępowania. I kojarzycie takie ten motyw z kiepskich Helena, moje serce mam zawał? Jakie to jest attention, nie? Jeśli jesteś osobą, która czuje się, której się wydaje, że musi się poświęcać w stylu tych najbardziej żałosnych skryptów średniowieczno-katolicko-romantycznych, a więc Matka Polka, Stabat Mater Dolorosa, to na co ty liczysz tak naprawdę? Weź się ogarnij, weź spójrz prawdzie w oczy. Liczysz na to, że zostanie to docenione. Że dostaniesz to, co dajesz, a więc, że dostaniesz poświęcenie ponad siłę, takie, jakie ty oferujesz. Muszę cię poinformować, że nie dostaniesz od swoich dzieci poświęcenia takiego, jakie ty im oferujesz, bo są dzieci. Dzieci ani nie rozumieją tego w taki sposób, jak ty, ani nie mają takich potrzeb rozwojowych jak ty, tylko inne i one mają inne problemy niż to, że urodziła ich Mater Dolorosa. Więc nie wymusisz,
nie wymusisz tego, co dajesz swoim dzieciom, na tych dzieciach, chorując. Nie. Ale generalnie możesz to wymusić na innych ludziach. To nie działa wprost. Jasne. Wymuszasz to poniekąd. Wymuszasz to tak naokoło. Bo wzbudzasz litość. Bo wzbudzasz żal, współczucie, zainteresowanie, niepokój o twój dobrostan. Jest to najbardziej chory sposób dostawania od innych tego, czego potrzebujesz. Manipulacyjny. Metodą na biednego misia. Jeśli chcesz dostawać w zdrowy sposób, to po prostu bierz od ludzi. Jeśli już doprowadziłeś się do takiego stanu, że masz jakąś poważną chorobę, to serio, najwyższa pora zmienić skrypt. Bo to się robi żałosne, bo to się robi karykaturalne już. Robi się to głupie i niebezpieczne. W związku z czym przestajesz być poważną osobą. Jeśli będąc chorą osobą nadal się poświęcasz, bo twoja rodzina bez ciebie zginie, bo świąt nie będzie, kurwa, Grinch. Już wariatka się włącza. To tak naprawdę robisz z siebie attention whore, która pragnie zostać powstrzymana z miłości przez swoje otoczenie. Czego ja uczę ludzi? Pozwól umrzeć temu, kto chce umrzeć i pozwól zniszczyć sobie życie temu, kto życie chce sobie zniszczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest to zdrowe. To są granice. Jeśli chcesz się wybrać 6 feet under now, to proszę. Droga wolna. Chcesz szpadel? A jeśli nie chcesz się wybrać 6 feet under, tylko chcesz, żeby świat zaczął o ciebie bardziej dbać, to po prostu przyjdź i mi to powiedz i innym to powiedz. Powiedz, czego chcesz. Wprost. Jasno. W dużej mierze obciąża cię to, że ty musisz w swojej głowie, bo tak nie jest, manipulować ludźmi, żeby dostać to, co odczytujesz jako miłość. Tymczasem zapewniam cię na swoim przykładzie, że kiedy nie manipulujesz, to dostajesz to o wiele łatwiej i więcej. I nie marnujesz energii na słabej jakości manipulacje i nie denerwujesz ludzi. Nie irytujesz ludzi robieniem z siebie histeryczki. Bo tak, jeden rodzaj histeryka to jest taki histeryk, któremu nic nie jest, a on robi larum, że mu coś jest. Ale drugiego rodzaju histeryk, bo pamiętaj, każdy aspekt ma dwa bieguny. Każdy. Więc histeryk też ma dwa bieguny. I ten drugi rodzaj histeryka to jest osoba, która pokazuje wszystkim dookoła, że jest z nią bardzo źle, ale ona da radę. Weź to obczaj, jak to wygląda. O, jak się bardzo źle czuję. Pomóc ci? Nie, dam radę. Muszę dać radę. Dla moich dzieci. Dla mojego męża. Muszę dać radę, bo nie chcę być ofiarą. O. To jest... Ja we wczorajszej wariatce to mówiłam. Patrz na spójność przekazu z kontekstem tego przekazu. Jeśli treść zaprzecza kontekstowi, to znaczy, że jest to manipulacja. Jeśli więc ledwo dyszysz i mówisz, że dasz radę, to jest to manipulacja. Pytanie, czego? O
oczekujesz? Co chcesz w ten sposób wymusić, o co nie potrafisz poprosić wprost? Chcesz, żeby ktoś cię na siłę powstrzymał. Sama choroba powstrzymuje cię na siłę przed niektórymi rzeczami. Sama choroba wpycha cię już w pozycję, na której chcesz być. Osoby zaopiekowanej. Osoby, o którą ktoś się martwi. Osoby, która jest dla kogoś cenna. Ale wiesz, gdy manipulujesz, to irytujesz. Ja rozumiem, że ty nie manipulujesz świadomie. To jest skrypt. Nie umiesz dostawać tego, czego chcesz w sposób prosty, jasny, klarowny i otwarty. I wiesz, teraz jest pytanie. Czy ja mam wejść w twoją manipulację? Czy ja mam ci powiedzieć, chcesz, zdychaj? Bo ja nie chcę wchodzić w twoje manipulacje. Nie chcę, żeby ktokolwiek wchodził w jakiekolwiek manipulacje, więc nie powiem. Nie wkręcę się. Tylko powiem, zdychaj. Dlaczego? Dlatego, że cię traktuję jak dorosłą osobę. Chcesz, zdychaj. Dlatego, że cię szanuję. Chcesz, zdychaj. Pokazujesz mi, ja traktuję poważnie twoje słowa. Mówisz, że chcesz postępować w sposób, w który postępujesz. On prowadzi Six Feet Under. Każdy ma prawo umrzeć. Każdy ma prawo zmarnować sobie życie. Pytanie, co mam zrobić z twoimi dziećmi? Mam brać udział w tej ściemie, która służy czemu? Temu, żebyś mogła się bardziej poświęcić? No bo tak. Będziesz ukrywała prawdę, jak, Boże, jak w takich marnych, najmarnych melodramatach. W których, przecież to w melodramatach, takich żałosnych tandetach, osoba, która jest chora, nie mówi swojemu partnerowi, że jest chora, nie? I musi umrzeć. W imię na przykład donoszenia ciąży, czy tam jakieś takie bzdury, oddania komuś organu, swojemu ukochanemu. Jakby nie można było poczekać na przeszczep po jakimś trupie. I to robisz coś takiego samego. Muszę chronić moje dzieci przed wiedzą o tym, co mi jest, bo one się zmartwią. Jest to twoje marzenie, że one się zmartwią. I nie jest to na dziecięcy mózg. Dopiero jak zdechniesz, to zmartwią się. A dopóki żyjesz, się nie zmartwią. Wiesz dlaczego? Bo dzieci są nieśmiertelne. Uniwersum dzieci to jest uniwersum, w którym jesteśmy nieśmiertelni. Śmiertelni są starzy ludzie. A ty jeszcze nie jesteś taka stara, by być śmiertelna. A one w ogóle są nieśmiertelne. W uniwersum dzieci nie ma konsekwencji. Ponieważ one jeszcze nie poniosły konsekwencji za to, jak żyją. Więc nie wierzą w to. A ty liczysz, że będą myślały jak dorosła. Że docenią twoje bohaterstwo. Co? Że zauważą twoją chorobę. Dzieci nie czają takich rzeczy. Większością otoczenia dobrze zarządzisz. Usłyszysz od swojej przyjaciółki, że jest przerażona twoim stanem, że się martwi. Usłyszysz to od męża. Ale jeśli będziesz cały czas mówiła, nie, dobra, nie, muszę wytrzymać, nie, to nic takiego, to im osoba bardziej odporna na manipulację, tym szybciej będzie miała cię gdzieś. Ja cię nie mam gdzieś, dlatego kręcę ten film. Nie robisz z siebie bohatera, bo robisz to
tak grubymi nićmi, że nie wyglądasz na bohatera, tylko na kogoś, kto robi z siebie biednego misia. Twoja choroba jest faktyczna. Wiem. Ale to, że ona jest faktyczna, nie zmienia faktu, że prowadzi do osiągnięcia psychologicznego skutku, którego tak ci brak. Prowadzi do tego, że ja z jednej strony dostaję wiadomości od twoich zmartwionych bliskich, którzy boją się, że kopniesz w kalendarz, a z drugiej strony od twoich dzieci, które nic nie wiedzą i próbują jakoś wkręcić mnie z kolei w to, bym zadziałała w kierunku tego, by matka im jeszcze bardziej odpuściła. A matka z starym chłopom podgrzewa żarcie pod nos i wozi ich po mieście, żeby nie musieli się zmęczać. Czyli poświęca się matka ofiara, sabat mater dolorosa, matka Polka, boleściwa, wypruwa sobie szyły dla swoich dzieci, bo te dzieci sobie bez niej nie poradzą. Chciałabyś. Poradzą sobie świetnie bez ciebie. Ale wiesz, z czym sobie nie poradzą? Z takim wzorem. Z wzorem kogoś, kto zamiast sięgać po miłość, szacunek i zadbanie, manipulacją go osiąga. To, co teraz dostajesz ode mnie w tym filmie, w pierdolu mentalnym, to jest prawdziwa miłość. I prawdziwy szacunek. I prawdziwe zainteresowanie. Proszę cię. Spójrz we właściwych proporcjach na rzeczy, które się dzieją. I wiedz, że z takimi chujowymi manipulacjami to nie pod ten adres. Wdałaś się w przyjaźń z laską, która zajmuje się demaskowaniem manipulacji. Demaskuje ci ją, bo ty jej nie rozumiesz. Ja wiem, że ty jej nie rozumiesz. Dlatego obejrzyj ten film tyle razy, aż zrozumiesz. Masz chorobę, która nie pozwala ci dalej zapierdalać. Dlaczego? Dlatego, że chcesz, by inni też zapierdalali. Dlatego, że uważasz, że zapierdalanie jest wyrazem miłości. Proste czy nie? Tak. W jaki sposób ty okazujesz miłość? Zapierdalając za całą rodzinę, dla całej rodziny, na rzecz całej rodziny, świątek, piątek czy niedziela, od rana do nocy. Aż pada ci serce. Tak rozumiesz miłość. Okej. Każdy z nas okazuje ją w sposób, którego jemu samemu brakuje. Ale skoro ci tego brakuje, to ty musisz zadbać o to, by to dostać, a więc by twoi bliscy wiedzieli, że jest to dla ciebie ważne, że to jest wyrazem miłości. Oni się nie domyślą i nikt nie ma obowiązku czytać ci w myślach i się domyślać. Może dla ciebie jest oczywiste, że wszyscy myślą tak samo jak ty. Nie. Nie wszyscy. Szczerze, to każdy myśli w ogóle inaczej niż ty. Każdy myśli po swojemu. Ale ty starasz się czytać w myślach innych ludzi, prawda? W myślach swoich dzieci. Bo jest to dla ciebie wyraz miłości, ale to jest twój wyraz miłości. Hellinger powiedział coś takiego fajnego, co mi ostatnio często wyskakuje. To, że ktoś nie kocha cię w sposób, jaki sobie wyobrażasz, nie znaczy, że nie kocha cię całym sercem, czy tam ponad życie. Prawdopodobnie cię kocha. Równie mocno, co ty jego. Ale nie czyta ci w myślach. I oczekiwanie, że
ktoś będzie ci okazywał miłość, jaką ty sobie wymyślisz, jest dziecinne. Jest oczekiwaniem porzuconego dziecka. Bo jesteś przecież dzieckiem, które było porzucone przez matkę, prawda? A tak, gdy jesteśmy maleńcy, potrzebujemy, by matkę czytano w myślach, ale to dlatego, że nasze myśli są kompletnie nieskomplikowane. Jeść, spać, kupa, siku, zimno. A potem to, co jest w naszych głowach, robi się już zbyt skomplikowane, jak na to, by ktoś mógł w nich czytać. I nigdy już do tego raju nie wrócimy. Więc odpowiedz sobie na pytanie, czego nie dostajesz tak bardzo, że musisz po to sięgnąć manipulacją, jaką jest bardzo poważna choroba. I czego nie dostajesz tak bardzo, że mając tę chorobę, nadal będziesz grać w tę manipulację. Bo gdyby to w tym momencie zadziałało, tak, to mogłabyś odpuścić, bo już zadziałało, dostałaś to, czego potrzebujesz. Ale nie działa. Jeszcze wciąż za mało. Gdzie jest koniec? Masz umrzeć, żeby oni zapłakali? Żeby oni pożałowali? Zobacz, jakie to jest mściwe. To jest mściwe. Chcesz się rozchorować tak bardzo, żeby być kaleką albo zdechnąć, po to, żeby twoim dzieciom w końcu było głupio, że cię wykorzystują i żeby się zmieniły? Zostawiam cię z tymi pytaniami. Ciebie, twojego męża i twoją przyjaciółkę. Znaczy nie siebie, ja też jestem twoją przyjaciółką. Mimo, że ten film budzi w tobie opór taki, że zaraz ci ciśnienie skoczy i pikawa znowu będzie szwankować. Z inną przyjaciółką.